trzy. Kochani, zamykamy buzię na kuleczki i tylko śpiewamy ze mną trzy muzyczne schodki pod tytułem Dzień dobry. Teraz wy? Dzień dobry. No właśnie, witam się z wami bardzo serdecznie. Słuchajcie, widzę, że u was bardzo pięknie, wiosennie, motyle, chmurki, kwiatuszki. Nawet na parapecie wyrosła trawa. No, nieźle, nieźle. Słuchajcie, my też dzisiaj na kolorowo, a dokładnie muzycy, których zaprosiłem, zobaczcie, jakie mają kolorowe stroje. Co prawda każdy z innej parafii, ale mamy kolorowo. Jak myślicie, dlaczego tak kolorowo? No właśnie, bo jest wiosna, słuchajcie, ale nie tylko. Nie tylko, ponieważ nasi muzycy będą reprezentować dzisiaj pewien region, dlatego mówimy, że będą muzykami z pewnej kapeli. Ale z jakiej kapeli? Kapeli góralskiej czy nie? Góralskiej. Słuchajcie, a mają góralskie kapelusze czarne i kierpce na nogach? Chyba nie, słuchajcie, chyba nie. A może, słuchajcie, przyjechali z regionu, który nazywa się Kaszuby, czyli z nadmorza, co, czy nie? Też chyba nie, słuchajcie. A jakie morze ma kolor? Niebieski. No właśnie, więc Kaszubi mają niebieskie kamizelki, niebieskie marynarki, a nasi mają czerwone. Słuchajcie, z jakiego oni mogą być regionu? Słuchajcie, zawsze naukowcy się spierają, w jakim regionie leży Łomża. Jakbyśmy wyszli na podwórko z mikrofonem i powiedzieli, wybyście taką sondę przeprowadzili, przepraszam, proszę pana, Łomża w jakim leży regionie? I pani mikrofon podsunęli, to pani by powiedziała, o, słuchaj koleżanko, niedaleko Warszawy, to my jesteśmy już Mazowsze. A druga pani by powiedziała, że... Łomża, czyli Podlasie, bo nasze województwo i stolica naszego województwa to? Podlasie. Białystok, prawda? I by powiedzieli, że mieszkamy na Podlasiu. A jeszcze ktoś inny by powiedział, ale zaraz, jak pojedziemy tą drogą Nowogrodzką ulicą cały czas prosto, to dojedziemy do Nowogrodu. A za rzeką w Nowogrodzie mówią, że już tylko kurp się i kurp się. No właśnie, bo jest tam dużo lasów, w których mieszkają właśnie kurpi. Dlatego słuchajcie, nasi muzycy będą grali dzisiaj dużo muzyki kurpiowskiej. No i słuchajcie, cóż ja będę opowiadał. Posłuchajcie, jak nam zagrają, jak nam zaśpiewają, a wszystko się wyjaśni.